należało się. No i mamy teraz okazję. Zostawił piłkę Maciej Żurawski. Czterech polskich piłkarzy w szesnastce. Ustawili Austriacy, no również mur. Żurawski, dośrodkowanie, pole karne, broni, bramkarz, jest gol! Gol, proszę Państwa! Bramka dla polskiego zespołu. Radosław Kałużny strzela pierwszego gola dla naszej reprezentacji po zamieszaniu w polu karnym. Dobrze wykonany rzut wolny. Dziś dużo padało w biegu. Ta murawa jest śliska i to teraz pomogło Polakom, bo Manninger interweniował dość niepewnie przy tej sytuacji. Tak, taka sama sytuacja. Właśnie Austriacy mieli, nie wykorzystali. Tutaj Radek świetnie się zachował, w odpowiednim miejscu był, dlatego 1-0. Bardzo ładnie. Świetny początek w 10 minucie meczu po bramce Radosława Kałużnego. Biało-czerwoni prowadzą w Wiedniu 1-0. A trzeba przyznać, że dość odważnie zaczęli nasi piłkarze. Rozmawialiśmy przed meczem, Radek, o tym, jak rozpoczną Austriacy. Spodziewały się, że to raczej oni zaatakują w tych pierwszych minutach, ale o dziwo, nasi piłkarze starają się daleko od własnej bramki utrzymywać przy piłce. Na razie gramy spokojnie, no i prowadzimy 1-0. Czego już więcej chcieć? Tak, Austriacy zawodnicy ostatnio się właśnie wypowiadali, że przede wszystkim pierwsze 15-20 minut będą u siebie.